Rozdział ósmy Stawka na papierze Miasto połknęło ryża i towarzyszy i tu zgliszcza i ruiny. Dużo ocalałych od ognia domów zniszczyły wybuchy pocisków i złośliwość ludzka. Lecz wśród mieściu gęsto wykwitają małe chorągiewki polskie na znak, że dom jest zajęty. Ludzie sprzątają mieszkania, podwórza. Jak mogą, w najcięższych warunkach? Szykują je do zagospodarowania, nie wierzą w obiecaną pomoc. Walczą rozpaczliwie z tysiącami trudności, ze złą wolą i nieudolnością otoczenia, a jednak wytrwale starają się uzyskać nową bazę życiową zamiast odebranej im na Wschodzie. Ryż ostro wziął się do pracy nad uzyskaniem licencji na zbiór pierza. Napisał sprytnie umotywowane podanie. Dołączył do tego swój życiorys i parę dokumentów, z których wynikało, że jest kupcem i przemysłowcem od siódmego roku życia. Wreszcie osobistym urokiem, logiką, siłą przekonania i argumentacji oraz kolosalną pewnością siebie i wiarą w wielki pożytek, który jego przedsiębiorstwo da nie tylko jemu, lecz i miastu, osiągnął to, że się przekonał, iż nic nie osiągnie. Posyłano go z wydziału do wydziału, do inspektora, do starosty, do jego zastępcy. Jedni nie mogli zrozumieć, o co ryżowi chodzi, drudzy uważali to za kpiny, inni węszyli w tym ukryte zamiary. I po kilku dniach usilnych starań okazało się, że uzyskanie koncesji jest niemożliwe. W dużej, nadwyrężonej pociskami kamienicy, w mieszkaniu ze wszystkimi wygodami, duża przestrzeń, dobra wentylacja i... pewnymi niewygodami. Brak drzwi, szyb, wody, światła, zlewu, wygódki. Zebrała się nasza jedyna w swoim rodzaju czwórka. Szanowni obywatele i współpracownicy, wstając z miejsca uroczyście rzekł Rysz. Oznajmiam wam, że ofertę naszą Spotkało nieporozumienie i nieprzychylny stosunek do niej władz miejskich. Można to łatwo zmienić. Warto tylko dać łapówkę. Lecz mam taką zasadę życiową, że nigdy nie wynagradzam nikogo za rzeczy niedokonane. Musimy przedtem nim zwrócą się do władz wojewódzkich, a następnie, jeśli i to zawiedzie, do Ministerstwa Przemysłu i Handlu naradzić się nad tym jak przekonać władze miejskie o pożyteczności i doniosłym znaczeniu naszej wspaniałej akcji? Sądzę, że w ciągu tych dni zobaczyliście sami, co się dzieje w Gubinie. Jest to nie miasto, lecz żerowisko Jastrzębi albo Lisianora. Otóż naraczmy się nad tym, jak postąpić, aby nie dając łapówki, koncesję uzyskać. Proszę zwrócić uwagę i na tę okoliczność, że czasu dużo nie ma. Za kilka miesięcy nadejdzie zima i praca nasza stanie się wprost niemożliwa. Poza tym każdy stracony dzień pozbawia nas wielu tysięcy dolarów. Więc środki do uzyskania koncesji muszą być szybkie i skuteczne. Jako najmłodszy głos zabierze pan Minus. Fryzjer wstał. Ja proponuję otworzyć w pobliżu starostwa fryzjernię. A jak kierownik Wydziału Przemysłowego przyjdzie się golić, namydlę go, położę brzytwę na gardle i albo życie, albo koncesja. Co, nie? A jeśli on się goli Żyletką, albo jest pozbawiony zarostu, powiedział Marek. Wstaje Kowal, plus. Długo milczy, ruszając szczęką i zaciskając dłonie w pięści, potem głucho mówi. Jednemu, drugiemu pysk skóć, zęby po suficie, żebra po kątach, wtedy się wszystko załatwi. Projekt ten zgodne milczenie obecnych uznało w ogóle za głupi. Wówczas wstał marek. A ja proponuję porwać córkę starosty i jako okup zażądać koncesji. Może nie ma córki, wygląda za młodo, powiedział fryzjer. W takim razie można wykraść mu żonę, rzekł Marek. A jeśli jest nieżonaty, albo ma starą i brzydką, to tylko się ucieszy, krytykuje Kowal. Milczenie. Słychać tylko, jak diabeł się drapie po gęstej czuprynie, starając się wydobyć z głowy dobry pomysł. Wstał ryż. Ja widzę, z dotychczasowych waszych projektów sprawa przedstawia się beznadziejnie. Przykro mi bardzo uciekać się do łapówki, bo to powoduje zwykły apetyt na dalsze świadczenia tego rodzaju. Lecz wtem krzesło, na którym siedział Marek, przewróciło się na podłogę i diabeł krzyknął Jest! Jest sposób uzyskania koncesji w trzy dni bez żadnej łapówki. Jest! Wspólnicy milcząco pytali. Bardzo prosty. Zrobić jednego z nas niewidzialnym. Wspólnicy zdziwieni. I przy jego pomocy wypełnić starostwo i mieszkania dygnitarzy miejskich pierzem tak, aby im życie zbrzydło. A wówczas dopiero wystąpić z prośbą o koncesję. Dadzą z pocałowaniem rączki. Projekt piękny, rzekł Rysz, nieco zdziwionym spojrzeniem ogarniając Marka. Tylko jak załatwić z tą niewidzialnością? To już moja rzecz, odparł Marek. Tylko kto chce się stać niewidzialnym na trzy doby. Uważam, rzekł Rysz, starając się zachować poważny wyraz twarzy, że to wypada najmłodszemu, bo będzie musiał porządnie się napracować z tym zapierzeniem starostwa i mieszkań tutejszych kacyków. Co pan na to, panie minus? Owszem, ja bardzo chętnie, jeśli to możliwe. Marek wyjął próbówkę i wziął z niej jedną pigułkę z napisem Niewidzialność trzy dni. Podał ją minusowi. Proszę to łyknąć. Minus powąchał pigułkę. Pachniała bardzo smacznie, więc tym chętnie ją połknął, nie wierząc zupełnie w zapowiedziany przez marka skutek. Nagle w pokoju zostało tylko trzech ludzi. Przepraszam, dwóch ludzi i diabeł. Plus i ryż jednocześnie spojrzeli na Marka. Kowal nawet gęby otworzył z podziwu. A ryż miał chęć się roześmiać. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów. Do późna w noc trwały narady i przygotowania do jutrzejszej akcji. W tym czasie Minus z workiem pierza udał się na miasto dla rozpoczęcia zamierzonego planu. Na zajutrz w starostwie zaczęły dziać się niesamowite historie. Powódź pierza od rana unosiła się po korytarzach i zalewała pokoje. Każde otwarcie drzwi wprawiało w ruch lekkie chmury puchu, który pląsał i wirował w powietrzu. Na korytarzach i w salach interesanci wyglądali jak strusie. Urzędnicy i urzędniczki strząsali z ubrań i włosów dokuczliwy puch. Starosta tego dnia obudził się w złym humorze. Przyśniło mu się, że za zasługi na polu administracji otrzymał złoty medal. Lecz medal ten ważył 30 kg i nosić go na szyi było bardzo ciężko. Dygnitarz z powodu zostawionego po wieczornej wizycie niewidzialnego minusa otwartego okna, zaziębił się i dostał postrzałów kark. Stąd sen o medalu. Zaczął się ubierać. W trzewikach było pierze. Z obrzydzeniem wyrzucił je, lecz i ubranie było w puchu. A gdy nalał wody z karawki i zaczął pić, to wnet wypluł wodę wraz z pierzem. Zły i niewyspany dygnitarz udał się do urzędu. Minus troskliwie omalnie pod rączkę, odprowadzał go i pieczołowicie ustrajał, jak choinkę, puchem najlepszego gatunku. Zawsze to władza. W korytarzach wysokiego urzędu jakby zima zapadła. Puch się bieli na posadzkach, wiruje, kłębi się w powietrzu. To samo w gabinecie starosty. W kancelariach rozpacz. Pióra wyciągają z kałamarzy strzępy puchu zamiast atramentu i marzą nimi kleksy na papierze. Zawołać do mnie inspektora! rozkazał starosta jednemu z aniołów przy drzwiach. Do gabinetu wszedł sędziwy staruszek. Starosta w pierwszej chwili nie poznał swego młodego zastępcy. Włosy jego były całkiem białe. Zobacz pan, jak pan wygląda! rzekł do niego starosta. Pana też trudno poznać. Czy nie spał pan czasem w kurniku? odparł inspektor patrząc na swego zwierzchnika, którego fryzurę i ubranie minus troskliwie ozdobił pierzem. Minus operował w gabinecie i kancelariach, a na zewnątrz pracowali Rysz, Marek i Plus. W małych walizkach przynosili dobrze sprasowane pierze i wyładowywali je niepostrzeżenie w miejscach ustronnych. O godzinie 11 wskutek otwieranych nieustannie drzwi i ruchu interesantów, starostwo wyglądało jak olbrzymi kurnik albo pasiarnia gęsi, w której tysiące lisów i jastrzębi gospodarzyło. Tylko zamiast wrzasku ptactwa rozlegały się stamtąd przekleństwa i złorzeczenia. Zawołać tu do pracy ze dwadzieścia Niemek! Niech sprzątną to świństwo! Wydał rozkaz starosta. Wnet na korytarzach i w salach zjawiły się Niemki. Wymachiwały szczotkami do śmieci, trzepaczkami. Zbierały pierze na szufelki, zgarniały je ścierkami. Lecz wytworzyły jeszcze większy zamęt. Bo nawet to pierze, które się ulokowało w spokojnych kącikach, na szafach, za obrazami, zaczęło trwożnie wirować w powietrzu i mknąć w górę. Miasto Gubin pierze zasypało. W stołówce zdobiło talerze, było go pełno w mieszkaniach miejscowych dygnitarzy. Czasem nie wiadomo skąd otaczało chmurą idącego ulicą przedstawiciela władzy. A pogoda temu sprzyjała, bo wiatr hulał ulicami, unosząc w chmurach kurzu wiry płatków puchowych. Nazajutrz przyśniło się starości, że porósł w pierze i że z województwa przyjechała komisja rewizyjna, która zaczęła go skubać. Obudził się zlany potem i naraz przypomniał sobie, że niedawno zwracał się do niego jakiś poważny, bardzo wymowny jegomość. Prosząc o koncesję na zbiór pierza w Gubinie. Starosta wówczas niedbale potraktował interesanta i skierował go do Wydziału Przemysłowego. W urzędzie starosta natychmiast zawołał kierownika Wydziału Przemysłowego. Zwracał się do pana niedawno pewien jegomość z prośbą o udzielenie koncesji na zbiór i eksploatację pierza? Tak. Załatwił pan to przychylnie? Nie. Dlaczego? Sprawa niewyraźna, bez precedensu. Skierowałem go do wydziału aprowizacyjno-handlowego. Wnet zawołano kierownika tego wydziału. Jak się przedstawia sprawa tamtego pana, który się ubiegał o koncesję na zbiór pierza? Nie wiedziałem, jak ją załatwić, i skierowałem go do pana. Otóż, widzicie panowie rzekł starosta uroczyście. Wy swoim postępowaniem, powiem szczerze, biurokratyzmem i nieumiejętnością wczucia się w obecną sytuację niszczycie zdrową inicjatywę. Zabijacie w zarodku to, co kiełkuje, aby wyrosnąć i się rozwinąć. Przecież taka akcja przyniosłaby korzyść i państwu i miastu, to, co bezużytecznie się marnuje. Mogłoby dać zasoby człowiekowi z inicjatywą. Rozwinęłoby handel. W dodatku oczyściłoby to miasto. Bo tu diabli wiedzą, co się dzieje. Proszę jeszcze dzisiaj. Mm, już. Zaraz. Natychmiast. Przygotować koncesję na zbiór i wyłączną eksploatację pierza w rejonie miasta Gubina i powiatu. Doręczyć to mi. A jego mościa tamtego natychmiast aresztować... A co ja mówię? Nie aresztowia. Nie aresztować. Powiadomić i skierować do mnie. Zrozumiane? Ale gdzie go szukać? Posłać po niego kuriera. Lecz ryża nie trzeba było szukać. W pewnej, dobrze obliczonej chwili wstąpił do wydziału przemysłowego. Za parę minut wpadł tam kierownik. A, to pan. Mhm, to ja. Oschle rzekł ryż. Przyszedłem wycofać moje podanie, które zostało potraktowane bardzo niedbale. Mam zamiar uzyskać koncesję w Zielonej Górze. Ależ, panie, przeciwnie. Właśnie rozmawiałem w tej sprawie ze starostą. Bardzo przychylnie jest do niej nastawiony i polecił wydać panu koncesję. Poza tym prosił, aby pan do niego się zgłosił. Owszem, chętnie podejdę. Rysz skierował się uroczyście do gabinetu starosty. Zanim kroczył niewidzialny minus, który przy tej sposobności wyładował wprost na głowę dygnitarzowi ostatnią porcję pierza. O ile dotychczas nic nie można było załatwić, bo się piętrzyły tysiączne trudności, to teraz zrobiono wszystko w kilka minut. Po kwadransie ryż wychodził z gmachu starostwa, pogwizdując Agnieszkę i z góry spoglądając na tłoczących się w poczekalni interesantów. Tak się sprawy załatwia. Rozdział dziewiąty. Mała historia wielkiego przedsiębiorstwa. Mam magnes w rękach. Zawsze wszystko mi się udaje, mówi ryż kończąc urządzenie składu na pierze. Budynek był obszerny, suchy i jasny. Położony był w centrum miasta. Stał tuż nad brzegiem Nysy. Miał nawet centralne ogrzewanie. Po zbiórce pierza wieczorem będziemy je ważyć, mówił dalej ryż. Dopiero po wpisaniu do księgi można układać wszystko razem. Później trzeba będzie sortować. Wilgotne wysuszyć, zaśmiecone oczyścić. A teraz trzeba je tylko zbierać. Zaczęła się praca. Od rana wspólnicy wyruszali na miasto. I zwiedzali mieszkanie za mieszkaniem, zbierając do worków pierze. Od czasu do czasu znajdowali pod warstwami pierza ukryte dla oczu szabrowników, kryształy, porcelanę, niezniszczone sztuki ubrania lub bieliznę. Zabierali to też, rzucając na kupę w składzie. Każdy z nich eksploatował inną dziedzinę. Powstała kwestia, czy zbierać pierze, zaczynając od peryferii czy od centrum miasta. Ryż zdecydował od śródmieścia. Mniej się traci czasu na dostawę pierza do składu, a gdy zacznie się praca na przedmieściach, to trzeba będzie zrobić tam osobne składy, a potem zwieść wszystko do głównego magazynu. Ryż znalazł gdzieś dużo papierowych worków, takich, jakich się używa do pakowania cementu. Wieczorem, po zważeniu pierza, Ładowano je do worków i układano systematycznie w głębi składu. Plony ich prędko rosły. Po tygodniu Ryż stwierdził, że zabrano dwukrotnie więcej pierza, niż obliczył to teoretycznie. Pracę ułatwiała im ta okoliczność, że wpadli na pomysł zwożenia zbiorów do składu ręcznymi wózkami, a Marek, wykorzystując kolosalną siłę, którą obdarzyła go pigułka Lucyfera, zwoził pierze raz na dobę. Ogromną dwukonną platformą. Diabeł w czasie swojej pracy często spotykał przygodnych szabrowników. Zawodowi unikali tego terenu, jako mocno wyzyskanego. Szukano rozmaitych rzeczy i pytano o nie. Czy nie zdarzyło się panu zobaczyć gdzieś wózka dla dziecka? Niech pani zbierze kilka zepsutych i zmontuje jeden dobry, życzliwie radził Marek. Niektórzy z takich nędznych szabrowników czwartej fali brali rżnięte szkła, myśląc, że to kryształy. Wielu zbierało kuchenne naczynia, ścierki. Inni brali dziecinne zabawki, zgarniali rozsypaną sól, suszone jarzyny. Marek na to wszystko nie zwracał uwagi. Pilnie zbierał ogromne ilości pierza i nie spostrzegł, jak z tą pracą mijały dnie. Ranek. Mgły się przekradają miękko po osypanych z dachówek odartych z blachy domach. Czepiają się gzymsów, zaglądają w okna. Wspólnicy wychodzą na pustą, ponurą ulicę. Trupkiem popachuje, mówi kurcząc się z zimna poranku fryzjer. Miasto, jak padlina, my zaś robactwo na niej, rzekł ryż. Słusznie, wasza ekscelencjo, potwierdza fryzjer. Który włożył na głowę znaleziony w rynsztoku cylinder. Na gołą szyję zawiązał czerwony krawat i jedzie tak na hulajnodze. Tyś zawsze powinien na hulajnodze jeździć, mówi Kowal. Przynajmniej rąk w kieszeniach nie będziesz trzymał. Rzeczywiście, mówi Marek, i to dziwne, fryzjer ręce zawsze w kieszeniach trzyma. Ciekawym, jak śpi, ponuro rzęził kowal. Chyba w spodniach bo w kalesonach kieszeni nie ma. Minus wesoło to przyjmuje i odcina się. Dlatego mam zawsze ręce w kieszeniach, bo wiem, z kim teraz obcuję. Pieprzych szanem, oburzył się Kowal. Nie podoba ci się? To napisz skargę do Ligi Obrony Zwierząt. A ty napisz podanie do Muzeum Obrzydliwości, żeby przyjęli na manekina. Odgryza się Kowal. Towarzystwo udaje się do sadu. Zaczynają zbierać śliwki, których przez noc wiatr sporo natrząsł. Nie wleźć na minę, uprzedza ryż. Cholera wie, gdzie jest. Rzeczywiście, w mieście są często wypadki z minami. Wiele ofiar już pochłonęły. Co prawda, w wielu miejscach są czerwone chorągiewki znaczące miejsce niebezpieczne. Gdzie indziej są napisy: Mina. Lecz i poza tym jest ich mnóstwo. Proszę na wiśnie, woła fryzjer. Małe, mówi Kowal. Chciałbyś jak twój łeb? Lepsza mała krówka, jak duży karaluch. Po co z siebie małpę robisz? Z zemsty, bo pogardzam ludźmi. I nie zwracaj na mnie uwagi, bo jestem głupi. Podstępnie mówi minus. Racja, pośpiesznie stwierdza plus. Jestem głupi, ale umiem się do tego przyznać, a ty nie. Dzieci, pokłóćcie się, upomina ich ryż. Na ulicach ukazują się pierwsi przechodni. Szabrownicy pełzną, komunikuje fryzjer. Nie obłowią się tu. Teraz i zajęte mieszkania nie są bezpieczne od szabru. Ja na nich mam sposób, powiedział ryż. Zamierzam opatentować. Jaki? Kładę czerwoną chorągiewkę na podłodze u drzwi, albo przypinam do framugi, na drzwiach zaśpiszę po rosyjsku. Miny. Wspólnicy z zapasem owoców i kanapkami zawiniętymi w papier idą po swoich rejonach. Minęły dwa tygodnie. Skład ryża coraz bardziej zapełniał się pierzem. Pewnego razu szef oznajmił: Obywatele! W dwa tygodnie wykonaliśmy tyle roboty, ile planowałem wykonać w miesiąc. Mówię wam szczerze, jak tak dalej pójdzie, to w następnym roku będziemy mieli świetne zyski. Lecz coś zaczęło się psuć wewnątrz ich spółki. Kowal chodził posępny, milczący. Wieczorami zwoził na skład góry pierza. Ze złością zrzucał je z dwukółki i bez kolacji szedł spać. Ryszto dostrzegł, lecz nie mógł zrozumieć, co powoduje ten grobowy nastrój. Przyczyna tego była następująca. Pewnego dnia, zbierając pierze, kowal trafił na doskonale urządzony warsztat szlusarsko-mechaniczny. Oko fachowca wykryło skarby pod zalegającymi lokal gruzem i rupieciami. Prawie wszystko było na miejscu, bo szabrowników żadnej fali ani linii nie pociągały znajdujące się tam urządzenia. Kowal stanął przy kowadle. Od kilkunastu lat nie trzymał młota w ręku. Uderzył w kowadło. Melodyjnie przemówiło do niego. Znów obejrzał wszystko i został olśniony bogactwem, które tu znalazł. Plus wychodził z warsztatu i z pasją rzucał się na zwały pierza. Lecz w oczach stale miał widok tamtego warsztatu który może kto inny zabrać. Ponury nastrój kowala zastanowił ryża. Coraz uważniej go obserwował i pewnego razu po pracy powiedział – chodź tu na chwileczkę. Plus, chmurząc się, poszedł za nim na ulicę. – Mów, co cię trapi – rzekł ryż. – Jesteś dobry chłop i niepotrzebnie czymś się trujesz. Może to błahostka i łatwo ci pomogę? – Mam dość tego pierza – wybuchnął kowal. Tak? Czemu? W gębie pierze, w oczach pierze, wszędzie pierze, a do ręki nie ma co wziąć. Znalazłem sobie warsztat. Nie chcę, aby się zmarnował. Zbrzedło mi to wszystko. Przecież dobrze zarobisz. Nie chcę. Nie mogę. Co ja, baba? Ja chcę widzieć robotę, a nie szwendać się z workami po ulicach. Ryż przez chwilę myślał. Potem rzekł. Dobrze. Jutro razem obejrzymy twój warsztat. Ja też na tym się znam. Jak dobry, to zaraz weźmiemy patent i możesz zaczynać swoją robotę. Wcale Ciebie nie trzymam. A to, co zarobiłeś u mnie, obliczę i otrzymasz wszystko, jak zlikwiduję interes. W ciągu kilku następnych dni plus porządkował warsztat. Usunął gruz i rupiecie. Wyszorował podłogę, wstawił prowizorycznie brakujące szyby. Nad drzwiami zawiesił chorągiewkę. Rysz łatwo uzyskał dla kowala patent na ślusarkę i plus stał się warunkowo właścicielem dobrze urządzonego warsztatu. Roboty nie miał i za parę dni zrobiło mu się smutno. Poszedł w swój rejon i zabrał się do zbierania pierza. Teraz nie chmurzył się. Wesoło patrzył w oczy ryżowi, a pierza, choć nieregularnie, zwoził całe Alpy. Pani pozwoli trwałą? Bardzo proszę, niech pani siada. Gwarancja na sześć miesięcy. Tylko 100 złotych. Konkurencyjna cena. Niskie ukłony. Skomplikowane dygi i wygibasy przed lustrem. Syrwetka fryzjera pochyla się jak do skoku w wodę. Panu strzyżenie? Rozumiem. Pełna fryzura. Niski cyrkiel. Owszem, owszem, golenie też. W tej chwili. Janko, do golenia! Z biegiem czasu, minus znalazł sporo serwetek, mydlanego proszku i pudru. Trafiła mu się nawet flaszka wody kolońskiej. I to na razie wszystko. Ale był pewien, że z biegiem czasu zdobędzie chociaż część potrzebnych mu narzędzi. Chodził ulicami i szukał miejsc, gdzie się znajdowały, zniszczone obecnie, zakłady fryzjerskie. I powiodło mu się. Znalazł w zrujnowanej fryzjerni zawaloną cegłami i belkami szafkę, a gdy ze sporym ryzykiem dostał się do niej, to tam były potrzebne mu skarby, brzytwy, maszynki, nożyczki. Poza tym było sporo innych, mniej koniecznych do pracy przyborów. Minus przeniósł to do obranej przez siebie fryzjerni i tam dobrze je ukrył od przenikliwych oczu szabrowników. Wieczorem minus bez namysłu i żenady zwrócił się do ryża. Mistrzu, drogi, odchodzę. Dziękuję za wszystko i... Elegancki ukłon. Zapraszam na klienta. Obiecuję 50% zniżki. I... Fryzjer szalał. Zacierał przed lustrem dłonie. Nisko i wyszukanie kłaniał się. Chodził do tyłu, naprzód, bokiem. Minus znalazł wspaniale urządzony zakład fryzjerski, względnie mało uszkodzony. Piękne fotele, wspaniałe lustra, wszędzie nikiel, marmur, kafle. Wszystko lśniło i oszołomiało celowością urządzeń, bogactwem. Lecz poza tym nie było tu nic, ani jednej brzytwy, żadnych narzędzi do pracy. Tylko lokal. Minus mało się interesował traspierzem, natomiast... Szukał wszędzie narzędzi i przyborów fryzjerskich. Oddałby zaniechętnie te tysiące dolarów, które mu miała dać zbiórka pierza. Zaczęła go trawić tęsknota do pracy zawodowej. Was koledzy, ukłony w stronę Kowala i Marka, też proszę zaszczycić mój zakład. Te same warunki. Może być strzyżenie, golenie, manikur, pedikur, Usuwanie włosów, malowanie nosa, masaż twarzy, regulacja brwi, przyciemnianie rzęs, farbowanie włosów, ondulacja. Fu, małpa nie wytrzymał Kowal. Dziękuję za uznanie krewniakowi. Rysz ze smutkiem patrzył na swych pracowników i powiedział: Bunt aniołów. Nie ma rady. A ty, zwrócił się do Marka, do buntu się nie dołączysz. Mnie nie wypada. Jestem diabeł odrzekł Marek. Przed składem ryża stało rzędem pięć niemek. Starostwo dało je do pracy. Ryż uszykował kobiety po wojskowemu i z nadzwyczajną powagą szacował, oglądając ze wszystkich stron. Dziewczyny nieco zdziwione patrzyły po sobie, patrzyły na ryża i nie wiedziały, o co mu idzie. Jednak cierpliwie stały w miejscu i dokładnie odpowiadały. Nadawane przez ryża w niemieckim języku pytania. Marek, siedząc na dużej pace pierza, obojętnie obserwował tę scenę. Ryż zbliżył się do tęgiej, nieco rodowej Niemki i zadeklamował: Du bist meine diamanten und Perlen, du bist meine golden stern. Kobiety jak na komendę pokazały w uśmiechu pięć plutonów czystych, białych, zdrowych zębów. Ryż zaczął uczyć je pracy. Traktował swe niewolnice dobrze, dawał jeść to co miał i co sam jadł z Markiem. Lecz niedługo Niemki miały tak sympatycznego szefa. W tydzień po ich przyjściu do pracy zdarzyła się dziwna i dla wszystkich niewyjaśniona katastrofa. Skład towarowy runął, grzebiąc pod gruzami ogromne ilości pierza i króla szabru, leona ryża. Był ciemny wieczór. Noc okryła mętną, szarą nysę i zrujnowane miasto, duszno. Wkrótce burza się rozpętała. Wiatr hulał po mieszkaniach, droga otwarta, wertuje ciekawe stronnice tysiącami rozrzuconych wszędzie książek, przegląda albumy rodzinne, otwiera i zamyka drzwi i okna, szarpie strzępy firanek, a ze ściany patrzy na to wszystko wykłutymi oczami. Pokrzywiony na bok portret maniaka z małymi wąsikami. Portret człowieka, który chciał szabrem zdobyć dla swego narodu to, co można osiągnąć jedynie pracą rąk i mózgu. Spadła błyskawica. Ryż zamknął od wewnątrz duże drzwi na zasuwę i usiadł do stołu, gdzie zaczął przy świetle świecy robić obliczenia ilości towaru. Wiatr zgasił mu świecę. Ryż wstał i poszedł w ciemności zamknąć okno. Poczuł, że noga o coś zawadziła. Szarpnął ją i nastąpił straszliwy wybuch. Eksplodowała duża mina. Gmach się chwiał, pochylał i osuwał. Potem wszystko runęło w dół. Zwały cegieł zagrodziły rzekę i woda strumieniami wdarła się w przerwy między załomami murów, zatapiając skład. Twórca tego przedsiębiorstwa zginął pod gruzami, na posterunku. Siwy, smutny ranek ukazał oczom ludzkim olbrzymią kupę gruzu. W pobliżu jej stała mała grupka, pięć Niemek i Marek. Kobiety szeregiem stały naprzeciw tego miejsca, gdzie wczoraj było wejście do składu. Diabeł podszedł do nich. Jesteście? Kobiety odeszły. Halt! Krzyknął Marek po chwili. Diabeł przypomniał sobie, że ma dla nich w teczce śniadanie. Otworzył je i, podchodząc kolejno do każdej, dał im zawinięte w papier kanapki. Posłyszał pięć razy Dankę, i Niemki odeszły. Marek długo patrzył w milczeniu na gruzy. Potem usiadł na załomie muru i powoli zjadł śniadanie. Porcja ryża została w teczce. A teczka była wszystkim, co ocalało na pamiątkę diabłu po jego dziwnym szefie. Koniec rozdziału.